Wywiady dają nam tę fantastyczną możliwość, że poznajemy innych ludzi. Dziś moim gościem jest Tomasz Mąsior, optometrysta. I o tym zawodzie właśnie dziś porozmawiamy. I myślę, że zaczniemy sobie od charakteryzacji i też kwestia, czym on się różni od okulisty. Na samym wstępie chciałbym się z wszystkimi serdecznie przywitać. Witam Państwa. Optometrysta. Jest to specjalista, który zajmuje się głównie ochroną wzroku. Zajmujemy się doborem różnego rodzaju korekcji optycznych, okularów, soczewek kontaktowych czy pomocy dla osób słabowidzących. Jeżeli zapytałaś o różnice związane z okulistą a optometrystą, jak najbardziej różnią się te dwa zawody. Głównie okuliści zajmują się chorobami oczu, wykonują zabiegi chirurgiczne, na przykład pod kątem zdejmowania zaćmy. Możemy głównie zajmować się tylko i wyłącznie ochroną układu wzrokowego i wstępną jakby informacją pod kątem chorób oczu, to możemy wstępnie poinformować pacjenta, że zauważamy pewne odbiegłości od normy i zalecamy wykonać pełne okulistyczne badanie wzroku już w gabinecie okulistycznym. Czyli powiedz mi, najpierw powinniśmy się udać do optometrysty czy do okulisty z wadą wzroku? Kto powinien być pierwszy? Jeżeli na przykład zauważamy, że mamy gorszą ostrość wzroku, że na przykład czujemy pieczenie w oczach, czy suchość w oczach, czy uczucie, często jak to mówią pacjenci, uczucie piasku w oczach, to jak najbardziej na wstępie możemy udać się do optometrysty. Ponieważ optometrysta profesjonalnie sprawdzi, czy nasza ostrość wzroku jest normatywna, czy nasz przedni odcinek oka nie wymaga ingerencji, na przykład kropli nawilżających oko. To wszystko możemy na samym wstępie dowiedzieć się, możemy o tym wszystkim na samym początku w gabinecie optometrystycznym. A co dalej, jeżeli problem nie jest związany z okularami, to jak najbardziej optometrysta udzieli wyczerpujących informacji pacjentowi i zaleci mu udać się do okulisty, wykonać pełne badanie wzroku. Z jakimi pacjentami masz najczęściej do czynienia, z jakimi problemami oni się zmagają, jeżeli chodzi o właśnie wzrok? Z jakimi pacjentami najczęściej i problemami mam do czynienia w gabinecie? No tutaj pominąłbym na przykład osoby tam w okolicach 40 lub po 40 roku życia, ponieważ jakby no te osoby z problemami, z pojawiającą się gorszą ostrością wzroku przy patrzeniu na bliskie odległości, to ten problem pojawiał się zawsze, ponieważ jest to związane z jakby też troszkę jakby z naszej anatomii oka. Że w okolicach 40 roku życia, po 40 roku życia jak najbardziej mogą pojawiać się problemy z nieostrym widzeniem na bliskie odległości. Także te osoby akurat bym pominął. Skupiłbym się tutaj na właśnie osobach, czy tam osobach, które pojawiają się z uwagi na obecne czasy. I tutaj skupiłbym się bardziej na cyfryzacji ogólnej. Czyli są to osoby głównie młode, nastolatkowie, osoby też przed 40 rokiem życia. Głównie przychodzą i z problemem właśnie suchości oka, momentami tracą ostrość widzenia. Jest to wszystko związane właśnie przez długotrwałą pracę w bliży. Osoby te najczęściej pracują po 8, 10, nawet do 12 godzin przed ekranem komputera. I zgłaszają się, co właśnie powoduje, że często mają problem właśnie z utrzymaniem pełnej ostrości wzroku przy na przykład przerzucaniu wzroku z komputera na odległości dalsze. O czym jeszcze chciałbym też wspomnieć, bo zapytałaś właśnie o jakby częstotliwość osób, które pojawiają się w gabinecie. Na przykład okres, który na szczęście się skończył, czyli okres pandemii, tutaj w wyraźny sposób na przykład mi pokazał, że w dużym stopniu zwiększyła się liczba osób młodych właśnie z uwagi na zdalne nauczanie, czyli uczniowie przychodzili właśnie w okresie pandemii, że zauważyli, ucząc się właśnie podczas zdalnej nauki, że jednak ten wzrok się im męczy, że momentami tracą ostrość i właśnie a propos zdalnej nauki, nie tylko dotyczyło to uczniów, oczywiście pojawiali się też nauczyciele, którzy musieli też korzystać z komputerów długo, żeby lekcje
wykonać ze swoimi uczniami. A jeśli chodzi o choroby, które najczęściej są zauważane u pacjentów, to jakie to są choroby, gdybyś mógł je scharakteryzować pokrótce i też powiedz mi coś o tych tak zwanych plusach i minusach. Czym one się różnią i co to jest właśnie dalekowzroczność i blisko? Dobrze, to może zacznę od chorób oczu, skoro o to pytasz. No, najczęstszą spotykaną chorobą oczu, zmianą w układzie wzrokowym jest zaćma, czyli zmętnienie soczewki śródgałkowej. Jest to rzecz normalna, w pewnym wieku się to zdarza, chociaż obecny czas, właśnie komputery, smartfony czy tablety powoduje, że długotrwała ekspozycja naszych oczu na ekrany monitorów może powodować szybsze starzenie się oka, co właśnie idzie za tym, że szybciej może się pojawić zaćma. Ale wracając do chorób oczu, czyli główną, najbardziej popularną, najczęściej spotykaną to jest zaćma. Moim zdaniem na drugim miejscu jest jaskra. I też trzecią, taką najbardziej popularną chorobą jest to AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. I to jest, która występuje w dwóch formach, w formie suchej i w formie mokrej. Tutaj mogę wspomnieć, że ta forma mokra jest gorsza od suchej. No i to są wszystkie, zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej są to choroby, które mogą na stałe spowodować utratę wzroku. Nieleczone. Zaćma jest o tyle jakby wygodniejszą zmianą, gdyż możemy wykonać przeszczep soczewki śródgałkowej. Jest to prosty zabieg, można powiedzieć, że nawet tego samego dnia lub drugiego wychodzimy ze szpitala i później po kilku dniach odzyskujemy sprawność wzrokową. Jeśli chodzi o wiek, ja tutaj się dowiedziałam w innym wywiadzie, że najmłodsza pacjentka miała roczek. Czy wiek ma znaczenie, w jakim możemy przystąpić do badania wzroku? To wygląda tak. Jeżeli chodzi o wiek, to nawet już u półtorarocznych dzieci wykonujemy, jak najbardziej zaleca się wykonać badanie wzroku. Jeżeli na przykład tata lub mama ma wadę wzroku, to jak najbardziej należy już, nawet jak ma półtora roku dziecko, wykonać badanie wzroku, ale to możemy jedynie wykonać u okulisty. Też okulista powinien być zaopatrzony w profesjonalny sprzęt, który właśnie pomoże mu, ułatwi mu zbadanie wzroku taki niesforny maluszków. Także już od samego początku badamy wzrok. A jeżeli chodzi o wizytę u mnie w gabinecie optometrystycznym, no to zapraszamy dzieci w wieku nawet już 6 lat. Jeżeli tylko rodzic uzna, że dziecko jest na tyle komunikatywne, nie musi znać alfabetu, ponieważ też posługujemy się tablicami z obrazkami o różnej wielkości. Także też jak pod tym kątem nie musi znać mały pacjent alfabetu, ale żeby po prostu był w stanie komunikować się ze specjalistą, co oczywiście ułatwi specjaliście dokładne zbadanie wzroku i przekazanie rodzicowi potrzebnych informacji na temat właśnie wzroku jego dziecka. No a jak właśnie wygląda taka wizyta? Przychodzi pacjent, dostaje pewnie kwestionariusz, prawda, że muszą być jakieś dane i jakaś historia, ewentualna choroby, no wiadomo, dane związane z nim. Co dalej? Jest tutaj taki odpowiedni sprzęt w gabinecie. Jakbyś nam pokrótce opisał całość wizyty? Wizyta w gabinecie odbywa się następująco. Tak jak wspomniałaś, oczywiście musimy na początku wypełnić krótki kwestionariusz, dane osobowe, wiek, tego typu rzeczy. Po wejściu do gabinetu oczywiście na samym wstępie przeprowadzany jest wywiad. Ja jako specjalista muszę poznać, w jakich warunkach na przykład pracuje dany pacjent, w jakich warunkach przebywa, jakie są jego potrzeby. No oczywiście pierwsze pytanie, co jest problemem, co skłoniło danego pacjenta, żeby zdecydować się na badanie wzroku. Też należy poznać jakby potrzeby pacjenta, na czym mu zależy, bo to jest ważne później w rekomendacji odpowiedniego, najlepszego, w pełni jakby spełniającego potrzeby pacjenta produktu. Po wywiadzie wykonujemy wstępny pomiar komputerowy,
Po wykonaniu tego wstępnego pomiaru komputerowego pacjentowi sprawdzamy jednoocznie ostrość wzroku bez korekcji, jeżeli nie nosił okularów. Jeżeli nosił okulary, to jak najbardziej możemy sprawdzić ostrość wzroku w dotychczasowej korekcji. I wykonujemy następnie szereg testów do badania wzroku i staramy się uzyskać normatywną ostrość wzroku przy komfortowym i wygodnym użytkowaniu danego rodzaju korekcji optycznej. Ile trzeba poświęcić czasu na takie badanie? Badanie zajmuje od 20 do 40 minut. To zależy od jakby też wieku pacjenta, to zależy też w jakim celu przychodzi do nas pacjent, bo na przykład gdy przychodzi na pierwszy dobór soczewek kontaktowych, to pomimo ustalenia najlepszej korekcji optycznej odbywa się też nauka zakładania, zdejmowania soczewek kontaktowych, ocena ułożenia soczewki kontaktowej na oku i ogólne przekazanie ogólnych informacji pacjentowi pod kątem pielęgnacji i ogólnego postępowania z soczewkami kontaktowymi. Czy ty masz prawo odmówić pacjentowi wizyty? Jeżeli tak, no to jakie muszą być przeciwwskazania, żebyś ty odmówił właśnie i badania, i ogólnie jakiejkolwiek konsultacji? Jak najbardziej mam możliwość odmówienia pacjentowi badania wzroku. Oczywiście głównie w dobrej wierze dla pacjenta. Na przykład pierwszym przeciwwskazaniem do badania wzroku są jakiekolwiek odstępstwa od norm na oku. Czyli na przykład zapalenie spojówki tutaj nas dyskwalifikuje co do wykonania badania wzroku. Gradówki i inne patologie związane z układem wzrokowym. To nas na początku zatrzymuje, jeżeli chodzi o wykonanie badania wzroku. Jeżeli mamy wykonać badanie wzroku, no to najlepiej, żeby oko było pod właśnie kątem tych zmian, było zdrowe, dobrze wyglądające, tak powiem ogólnie mówiąc. No to jak już wszystko przebiega sprawnie, no to przechodzimy już do doboru odpowiednich okularów. No tutaj wasz gabinet, wasz cały salon w Eniwidii oferuje, no mogę powiedzieć, usługi z szerokiego zakresu, bo jest i stylistka, i optometrysta. I kwestia tych okularów. Jeżeli już je dobieramy odpowiednio, to na co mamy zwrócić najbardziej uwagę? Przy doborze okularów, na co mamy zwrócić najbardziej uwagę? No moim zdaniem musimy zwrócić uwagę na wygodę. Ponieważ najważniejsze jest, że moim zdaniem, żeby czuć się dobrze w okularach, żeby one były dla nas wygodne. Jak często na przykład powtarzam swoim pacjentom, a może tutaj wspomnę nawet może pacjentkom, że w super ładnych, świetnych butach, ale za ciasnych, to za daleko pacjentka nie zajdzie. I tutaj jest podobnie z okularami. Mogą być super ładne, świetne, ale jeżeli będą nas gdzieś cisnęły, czy za uszami, czy na nosie, czy ogólnie będziemy czuć pewien dyskomfort nosząc te okulary, no to nie możemy decydować się na zakup takiego produktu. Dlatego tutaj właśnie ja i moje koleżanki czuwamy nad tym, żeby pacjenci, którzy dokonują zakupu okularów w naszym salonie, po odbiorze okularów czuły się, jakby te okulary były dla nich stworzone. Czyli zakładając, nie odczuwały żadnego dyskomfortu, czuły się po prostu lepiej i pewniej siebie. A jeżeli chodzi o soczewki, no bo wielu pacjentów kupuje po prostu przypadkowe soczewki w aptekach, twierdząc, że, a w aptekach albo w różnych sklepach właśnie, twierdząc, że to jest odpowiedni wybór, no i wiadomo, też cena gra rolę, więc czy to jest błąd, czy faktycznie takie soczewki się sprawdzają? Mhm. Wspomniałaś właśnie o aptekach i innych sklepach, w których można dostać od ręki gotowe już pomoce optyczne, takie jak właśnie okulary na przykład, gotowe. I też oczywiście można zakupić soczewki kontaktowe, tak jak właśnie wspomniałaś. Często się właśnie sugerują się ceną pacjenci, że właśnie gdzieś tam w drogerii czy w aptece ktoś znalazł taniej, ale jednak może jest to producent, o którym jeszcze pacjent nie słyszał, ale właśnie sugeruje się ceną. Także może wspomnę o tych soczewkach kontaktowych. Jeżeli przychodzimy do gabinetu i wykonujemy badanie pod kątem soczewek kontaktowych, to specjalista
ustala i decyduje, jaki rodzaj soczewek kontaktowych, o jakich parametrach soczewka kontaktowa będzie najlepsza dla danego pacjenta. Tego proponowałbym nie zmieniać, ponieważ gdy to zmienimy, to możemy mieć soczewkę albo za ciasną, albo za luźną. Jedna i druga będzie powodowała dyskomfort przy użytkowaniu soczewek kontaktowych. I idąc dalej z tematem aptek czy sklepów, to teraz chciałbym wspomnieć o okularach. Jak najbardziej nie mam nic przeciwko, że w aptece czy w drogeriach lub tego typu miejscach możemy nabyć gotowe okulary. Głównie często się spotyka, są to okulary dodatnie, chociaż nie, no też są minusy. O co chodzi? Jak najbardziej się zgodzę, że są dostępne, ponieważ osoby często zgubią okulary, czy zniszczą okulary, czy zostaną im skradzione, czy zniszczone przez na przykład pieska w domu. I tutaj jak najbardziej na czas wyrobienia nowych okularów, tutaj z pomocą przychodzą właśnie okulary dostępne od ręki. Nie, oczywiście nie zgodzę się i nie będę tego polecał, żeby stosować te okulary na dłuższą metę. One mogą służyć jedynie w zastępstwie na czas na przykład wyrabiania nowych okularów, ponieważ ważne są parametry. Ważny jest rozstaw źrenic i ważne też są parametry związane z oprawą, czyli kąty też tej oprawy. I te wszystkie parametry uwzględniamy, jeżeli zamawiamy soczewki okularowe, i uwzględniamy też te parametry, jeżeli chodzi o montaż soczewek w już oprawce okularowej. Dzięki pamiętaniu i uwzględnianiu tych parametrów właśnie zyskujemy to pełne zadowolenie naszych klientów z zakupionych u nas okularów. A powiedz nam coś o podstawowych wadach wzroku. Podstawowe wady wzroku to krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i starczowzroczność. Krótkowzroczność charakteryzuje się tym, że pacjenci posiadają niewyraźne widzenie z daleka. To jest główny problem, który zgłaszają. Na pytanie, czy też występuje problem przy patrzeniu na bliższe odległości, pacjenci z krótkowzrocznością raczej odpowiadają, że większych problemów nie mają. I tutaj do korekcji krótkowzroczności głównie używa się soczewek rozpraszających, czyli z wartością minusową. Jeżeli chodzi o kolejną wadę wzroku, czyli na przykład dalekowzroczność, to dalekowzroczność koryguje się głównie plusami. Dalekowzroczność polega na tym, iż pacjent z daleka będzie w miarę komfortowe miał widzenie. Pierwszy problem, jaki zgłosi, to że przy skupianiu wzroku na niewielkiej odległości momentami traci ostrość, musi sobie zrobić przerwę, żeby z powrotem móc pracować w bliżej przy wygodnej ostrości wzroku. Trzecią wadą wzroku, o której wspomniałem, jest to astygmatyzm. Tutaj bym nie rozgraniczał tego na plusy i minusy. Astygmatyzm korygujemy soczewkami sferocylindrycznymi. W zapisie korekcji optycznej występują dwa rodzaje tego zapisu. Możemy zapisywać korekcję z cylindrem dodatnim, możemy zapisywać też korekcję z cylindrem ujemnym. Jeden i drugi zapis, chociaż że wygląda inaczej, mówi nam o takiej samej korekcji. Plusy oczywiście też często do czytania, no, jeżeli ktoś przychodzi i ma głównie tylko problem z patrzeniem na właśnie bliskie odległości, zaczął od oddalania tekstu, żeby był wyraźniejszy, ale już przyszedł taki moment, że samo oddalanie nie jest wystarczające, no to wtedy jak najbardziej taka osoba dostanie okularki o wartościach dodatnich. Okej, okay, a powiedz mi teraz, co ze światłem, jeżeli chodzi właśnie o dobór odpowiedniego światła, bo są różne kolory, różnie się to też jakby, różnie to oddziałowywuje, tak mogę powiedzieć, więc czy światło ma znaczenie? Oczywiście, światło ma bardzo duże znaczenie. Każdy powinien wiedzieć, że musimy zadbać o odpowiednie warunki, w których pracujemy, czyli właśnie o odpowiednie oświetlenie. Nie może być to za mocne światło, nie może być to też zbyt delikatne światło. Najlepiej też, jeżeli korzystamy ze światła o troszkę cieplejszej barwie, jest to na pewno dużo łagodzące dla naszego wzroku, dla naszych oczu. Jeżeli na przykład wykonujemy pracę 8-godzinną lub dłużej, no to
możemy sami sobie wyobrazić, no, że takie łagodniejsze światło o cieplejszej barwie przy tylu godzinach pracy, no, na pewno będzie skutkowało łagodniejszym wpływem na nasze oczy. Czyli lampy telewizyjne. I oczywiście zalecamy przy długotrwałej pracy w bliży, zalecamy robienie systematycznych przerw. Jest takie popularne stwierdzenie, taka zasada 20-20-20, czyli na przykład co 20 minut robić przynajmniej 20-sekundową przerwę, polegającą na tym, żeby patrzeć właśnie przez te 20 sekund na jakiś obiekt, który znajduje się bardzo daleko. Najlepiej popatrzeć przez okno, gdzieś na coś bardzo dalekiego. Tutaj nie mówimy o tym, że patrzymy gdzieś na drugi koniec pomieszczenia, w którym pracujemy, czy na przykład tam, nie wiem, na kolegę lub koleżankę z pracy, co tam robi, tylko musimy jednak już uzyskać taką odległość dalszą. No 10 metrów więcej byłoby najlepiej. I przez 20 sekund staramy się utrzymać patrzenie na ten właśnie daleki obiekt, co spowoduje rozluźnienie mięśnia, który znajduje się w naszej gałce ocznej. Czyli powiedz mi, lampy telewizyjne oślepiają, a uważasz, że są zbyt ostre? Lampy telewizyjne i... Te studyjne i tak dalej? Studyjne, studyjne. No, jak najbardziej będą powodowały pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o nasze oczy. No, gdy na przykład długo popatrzymy na takie mocne światło i oderwiemy od niego wzrok, no to na pewno każdy zauważy przez chwilę troszkę ciemnych, czarnych plamek i zauważy, że potrzeba troszkę czasu, żeby ten wzrok nam się unormował. Jeszcze nawiążę sobie teraz do takiego wcześniejszego pytania. Chodzi mi tutaj choćby przypadkowe sklepy, aptekę, drogerie. Tam obsługują osoby, które przeważnie raczej nie są optometrystami, właśnie sprzedając te okulary, czy te dodatnie, czy te ujemne. Z kolei w gabinecie obsługuje albo właśnie okulista, albo optometrysta. Więc powiedz mi, czy tutaj musi być odpowiedni zawód ku temu, żeby móc i przystąpić do badania i wydać takie okulary? Jak to wygląda pod kątem wykształcenia? Jeżeli chodzi o wykształcenie, czy tam ścieżkę zdobycia tytułu optometrysty, to ścieżek można powiedzieć, że może być kilka. Ja osobiście skończyłem studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej. Poświęciłem na te studia 2 lata swojego życia, ale też, ponieważ wcześniej uzyskałem dyplom z innego kierunku, ale właśnie później zacząłem przygodę z optyką, zacząłem pracować w salonie optycznym na warsztacie. Zyskałem dzięki temu wymagane praktyki, które pomogły mi do przyjęcia mnie właśnie na studia podyplomowe. Można też rozpocząć swoją przygodę z optometrią już na samym początku wyboru studiów, ponieważ możemy zacząć od już studiów pierwszego stopnia i zakończyć po 5 latach to wszystko magistrem z optometrii. Także ścieżek jest kilka, można powiedzieć. Można na różne sposoby uzyskać tytuł optometrysty. Oczywiście, jeżeli ktoś by się zastanawiał nad wyborem placówki, w której uzyska tytuł optometrysty, no to oczywiście zachęcałbym do wyboru na przykład placówek, które są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. To ta grupa osób, to towarzystwo tutaj zapewnia, że program nauczania danej uczelni jest na tyle szeroki, na tyle profesjonalny, że zapewnia później, że dany specjalista będzie posiadał wystarczającą, przynajmniej podstawową wiedzę do wykonania badania wzroku. To teraz porozmawiamy trochę o tobie. Powiedz mi, czy ty jesteś spełniony w tym zawodzie? Co ci sprawia taką największą satysfakcję? Czy jestem spełniony w tym zawodzie? No, ciężko mi odpowiedzieć, czy jestem spełniony, ponieważ w pełni wykonuję ten zawód od 10 lat, więc jeszcze sporo czasu przede mną, więc może spełnienia dopiero będą przede mną. Co najbardziej mnie cieszy, może powiem, w tym zawodzie?
I powtarzam też to moim pacjentom, ponieważ ja lubię też dużo z pacjentami porozmawiać już po wykonaniu badania wzroku. Najbardziej cieszy mnie moment odbioru okularów przez pacjentów. Czyli jak zakładają nowe okularki, na ich twarzach pojawia się uśmiech. Ja, jeżeli jestem obecny, no to często też usłyszę miłe słowa podzięki za tak właśnie profesjonalne podejście w gabinecie i umożliwienie danemu pacjentowi tak komfortowego widzenia. Także myślę, że satysfakcja po prostu pacjentów, klientów jest właśnie tym najciekawszym i najmilszym jakby momentem w ciągu całego dnia mojej pracy. A czy są jakieś takie sytuacje, które najbardziej Cię poruszają właśnie podczas badania lub po jego wykonaniu, jak już ten pacjent, nie wiem, w jakiś sposób odzyskuje ten wzrok, że lepiej widzi, o może tak? Nie, no jak najbardziej. To też jest jakby dużą satysfakcją i sprawia mi to radość, jeżeli pacjent przychodzi z kiepską ostrością wzroku, nie miał na przykład wcześniej korygowanego wzroku, uważał, że takie widzenie, jakie posiada, to jest normalne widzenie i gdy koryguje mu wzrok i uzyskujemy dużo lepszą ostrość wzroku przy oczywiście komfortowym widzeniu tego pacjenta, bo często też zaznaczam, że komfort jest ważniejszy od ostrości. Także to też właśnie daje mi takiej dużo radości i takiego spełnienia. Zdarzają się oczywiście przypadki, gdzie mam do czynienia z pacjentami jednoocznymi i wtedy już jedno oko no, nie widzi albo ma na tyle niską ostrość wzroku, że jakby informacje powstające na dnie oka, tego oka, no, nie są odbierane w ogóle, więc jest to oko wyłączone. Także pacjenci właśnie jednooczni, wtedy mogą, to jest taki przypadek, gdzie może troszkę chytać za serce. Czyli było ich mnóstwo? Było ich dużo, jak najbardziej. Często mam parę historii do opowiedzenia, jeżeli chodzi o moich pacjentów, ale to może nie, żeby to te historie wypuszczać w świat. Także wolałbym to zachować też dla siebie. Ale pojawia się uśmiech, więc jakby tutaj myślę, że te moje pytania podsumujemy właśnie tym uśmiechem. I też chciałabym zapytać, jeżeli chodzi o miejsca, w których pracujesz, gdzie wszyscy pacjenci mogą Cię zastać i też nasi widzowie? Głównie możemy się zobaczyć właśnie w Mielcu, na ulicy Małej 8A, w salonie optycznym Veni Vidi. Tutaj głównie badam wzrok. A Tarnów? Gościnnie w naszym drugim salonie Veni Vidi w Tarnowie, jak najbardziej też czasami się pojawiam, ale głównie pracuję w salonie, który znajduje się właśnie w Mielcu. Więc jakby w te miejsca zapraszasz naszych widzów, prawda? Oczywiście. Veni Vidi, Mielec, ulica Mała 8A i jak najbardziej Veni Vidi, ulica Gumniska, Tarnów. Zatem ja dziękuję za rozmowę, a tutaj wszystkich Państwa zapraszamy właśnie w te miejsca. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Tobie również, Mariolo, za rozmowę i zapraszam wszystkich na badanie wzroku.